Tak się akurat stało, że według wstępnych przecieków sama mapa ma wybuchnąć, przybysz, a właściwie to naukowiec odlecieć rakietą, jeżeli Epic Games nie weźmie się należycie za fabułę i jej nie naprawi, to chyba w te 200 tysięcy osób zrobimy im jakąś krucjatę w Kalifornii, a pokonamy ich dzięki asortymentowi, jaki zakupimy za pomocą wpisywanego przez was kodu JAJŁYTY w Fortnite'owym sklepie. Osobą, która wygrała 2000 fałdolców ze wczorajszego losowania jest ten oto jegomość. A jeżeli wy również chcielibyście mieć szansę, to tylko przypominam, że mój kod w sklepie to priorytet. Trzecie łapkę dla zasięgu i suba, aby niczego nie przegapić. A teraz bez dalszego przedłużania, zaczynajmy! Rakieta obecnie znajduje się w ponownej budowie i tym razem za jej sprawność nie będzie odpowiadał znany nam przybysz czwartego sezonu, a naukowiec, czyli on w swojej ulepszonej wersji lub jeden z członków zakonu siódemki, w którego skład wchodzi 7 przybyszy o różnych zdolnościach i właściwościach. Póki co poznaliśmy tylko 2 z nich, jednakże ich cel jest jeden i ten sam i niezmienny. Dostać się do punktu zerowego, znanego nam bliżej jako pustka lub wymiar motyli. Przybysze zdają się być nadzwyczaj zainteresowane właśnie tamtym wymiarem z bliżej nieznanych nam powodów, jednakże najpewniej jest to uwarunkowane chęcią powrotu do domu lub sprowadzenia czegoś do naszego świata. Drugi przybysz zdaje się nie mieć aż tak pokojowych zamiarów. Jego pancerz jest wykuty najpewniej z części mechów, a więc można uznać, że zna się on na broni i nie tylko. Jak widać, zna się on również na budowaniu rakiet od podstaw, a także na tworzeniu maszyn umożliwiających otwieranie wrót do innych światów. Obecnie niebo jest pokryte licznymi szczelinami, co na pewno nie jest powodem do radości dla wielu ze zwolenników obecnej mapy, jednakże póki co wszystko zapowiada na to, że nasz świat tak troszkę sobie wybuchnie. A co na to dowodzi? Zacznijmy od rzeczy już wspomnianej. Rakieta ostatnio przyczyniła się do otwarcia szczeliny, co poskutkowało powrotem Kevina do naszego świata, a także unicestwieniem niektórych lokacji, a w efekcie końcowym doszło do zapętlenia się historii. Miejmy nadzieję, że nie dojdzie do paradoksu czasowego i że historia Fortnite nie zacznie się powtarzać od nowa i od nowa. Najpewniej rakieta posłuży do tego samego, a potwierdza to chociażby jej budowa. Nie różni się niczym od poprzedniej i nadal ma charakter bardziej promu kosmicznego, aniżeli pocisku nuklearnego. Myślę, że gdyby to była bomba, to nasz świat zostałby roztrzaskany w ułamku sekundy. Raczej coś, co uderzy w ziemię, a w normalnej sytuacji jest w stanie otwierać bramy między światami, no muszę przyznać, że coś takiego musi mieć walnięcie. Start rakiety najpewniej zdestabilizuje wszystkie szczeliny na mapie lub je połączy, a także zrobi coś z kulą zalewu. Będzie to pierwsza objawa rozpadu naszego świata, jednakże podobnie jak w przypadku plag egipskich, na tym się nie skończy. Na mapie mamy jeszcze chociażby kostkę, która jakoś podejrzanie zbliża się do zalewu zdobyczy, a jej pole manewru zwiastuje chociażby na to, że przeleci nad Katusem i może to być kolejny zwiastun swoistego Ragnaroku. Kostka jest ucieleśnieniem zła, jej fizyczną manifestacją jest król burzy, a ona sama jakoś dziwnie od zawsze lgnęła do miejsca, w którym znajdowała się brama między światami, zresztą oficjalnie stamtąd przybyła. Jeżeli kostka przeleci nad Katusem, to być może, ale to tylko być może, przejmie nad nim władanie. Kevin jest chyba najpotężniejszą znaną nam istotą w tym uniwersum i skoro potrafi kształtować biesy, manifestować się pod postacią 30-metrowego bydlaka, to równie dobrze może użyć swojej mocy do przejęcia reszty Katusa i odrodzenia się w jego ciele. Katus napędzany kostką to istna machina śmierci, z którą nikt nie chciałby mieć do czynienia. Jeżeli ten scenariusz się potwierdzi, a myślę, że moja teoria jest ciekawa i prawdopodobna, to jak najbardziej może dojść do kolejnej już to katastrofy w naszym świecie, jednakże tym razem na znacznie, ale to znacznie większą skalę. Destabilizacja wyrwy tym bardziej by pomogła, ponieważ Kevin może stamtąd czerpać moc. Jakby nie patrzeć, to właśnie stamtąd się odrodził po raz drugi, a teraz już de facto po raz trzeci. Kolejnym argumentem przemawiającym za tym, że nasza mapa rozleci się w drobny mak, to ten taki duży na niebie. Stoi sobie w miejscu tak od ponad miesiąca i ani drgnie, jednakże jeżeli do tego dojdzie, to może nie być kolorowo. Podobnie jak cała reszta stref szczeliny, meteoryt jest zatrzymany w czasie i tylko to nas chroni od jednego głośnego jebudu.
Tym razem nasza sytuacja jest troszeczkę gorsza, ponieważ wcześniej był on znacznie mniejszy, z tej racji, że podczas wejścia w atmosferę rozbił się na wiele różnych mniejszych fragmentów, które co prawda zmasakrowały inne miejscówki, jednakże dzięki temu nasza główna mapa ma się obecnie bardzo dobrze. Tym razem może nie być aż tak wygodnie, ponieważ jest on calusieńki i zdrowy, a to z tej racji, że powrócił do momentu z historii, w którym dopiero co wchodził w atmosferę. Najpewniej jego siła jest nadal zachowana, a więc uderzy idealnie pod kątem stęchły skład, a nie opadnie w dół, jak to co niektórzy myślą. Pamiętajmy, że bardziej spektakularny scenariusz jest zawsze lepszy od tego mniej spektakularnego. Jednakże co takiego przyczyni się do tego, że meteoryt ruszy się z miejsca? Według mnie będzie to rakieta przybysza. Jeżeli będzie działać tak samo jak ta poprzednia, to na 100% dojdzie do destabilizacji wyrw, a także głównej bramy między światami. A skoro do tego dojdzie, to najzwyczajniej w świecie wszystkie strefy szczeliny z meteorytem włącznie ulegną również destabilizacji. Wtedy też to zobaczymy istny Ragnarok, ogromna bestia demolująca cały świat. Meteoryt kruszący i spopielający naszą mapę do cna, a także dziesiątki szczelin pracujących i sprowadzających coraz to nowsze przedmioty czy postacie do naszego świata. Chaos i piękno w czystej postaci, jednakże ponad naszymi teoriami góruje jeszcze jeden niezwykle ważny argument. Każdy z was doskonale wie, w jakim dole fabularnym jest obecnie Fortnite, każdy wie, jak bardzo Epic Games zwaliło sprawę i każdy doskonale wie, że nasza gra obecnie zdycha i to tak naprawdę zdycha. Wcześniej każdy się śmiał, jednakże robił to w momencie jej największej żywotności, a teraz hech. Koniec śmieszkowania. Epicy zapowiedzieli, że nowy sezon wystartuje 6 października, a dla waszej wiadomości będzie to niedziela. Widać, że sezon tuż tuż i najprawdopodobniej razem z nim pojawią się skiny halloweenowe, które mam nadzieję, że zakupicie z kodem JAJUYTY. Wielkie dzięki chociażby tej piątce wspierających, która kupiła wczoraj coś z moim kodem. Zawsze sezon rozpoczynał się w czwartek, jednakże teraz epicy powiedzieli, że w weekendy zawsze jest najwięcej graczy, a im zależy na tym, aby każdy zobaczył ten jeden niepowtarzalny moment, inny niż cała reszta dotychczas. Oznaczałoby to tyle, że twórcy chcą pożegnać sezon 10 z ogromnym hukiem i zależy im na tym, aby spirala hype'u się nakręciła. Chyba przejrzeli na oczy i zobaczyli, że tylko fabuła trzymała Fortnite przez rok w sławie i hegemonii. Najpewniej twórcy postawią na jedną kartę i najzwyczajniej w świecie dojdzie do zmierzchu bogów, a obecna mapa zostanie zrównana z ziemią. Na jej ruinach powstanie nowy świat, który to wie, może będzie rządzony przez stare mocarstwa, z mapy pozostaną zgliszcza, a skoro tak, to byłoby to chyba idealne miejsce dla samego władcy zgliszcz. Fortnite potrzebuje odświeżenia, a póki co czekamy na wiele różnych i ciekawych miejscówek i nowa mapa to właśnie ta karta, która albo doprowadzi epickich do ruiny, albo ta, która sprawi, że nasza gra zacznie tętnić życiem na nowo. Poczekamy, zobaczymy. Hehe, boy, wy jeszcze tutaj nie widzieliście, ale ja już doskonale widziałem tekstury wystające. Już widzę, że jest tam pierwszy komponent rakiety, wybrałem na parzankę, ponieważ jak wybrałem jakieś solo, Jezu, same spocenie grają, koniec sezonu, ja myślałem, że jak szkoła, to ludzie trochę opadli w tej grze, a tu nie, tu psy, te milion osób na kilometr kwadratowych, oczywiście mnie tutaj zabija i buduje, a więc, ojeju. Tam też widzę, że jest jakaś jedna osoba, chyba ta jeden na milion, do której nie mam podjazdu, bo nie mam żadnej broni. I spróbujmy tu wejść, może tu coś będzie, ewentualnie coś tam na górze jest chyba, z tego co widzę. Trzeba jakoś tutaj przejść bezpiecznie, żeby się ewentualnie wybronić. Dobra, coś tutaj mam. Beka z ciebie, gościu, no mieć pompę i nie załatwić gościa z jakimś PM-em. No śmieszny jesteś po prostu, pafefik, boy, normalnie z ciebie. Ale teraz patrząc, patrzcie, mamy pierwszy moduł rakiety. Nie wiem, czy to w ogóle nie jest moduł rakiety, ten pierwszy. Nie wiem, czy on jest w ogóle oparty na technologii tych jego beaconów. Czy mogę to zniszczyć? Nie, nie mogę. Czy ja tutaj utknąłem? Proszę, nie. O, nie utknąłem. Jednak Happy Games to przemyślało. No się zastanawiam, czy nie jest to oparte właśnie na modelu tych beaconów, czy jeszcze tutaj chciałbym coś zobaczyć, czy... Chyba, że to zostało już zniszczone przez naszego oponenta. Nie, części do rakiety są. Jak dobrze widzicie, to znaczy części do rakiety, części do mecha. I myślę, że właśnie na podstawie tych części do mecha on odpracował sobie cały tutaj kombinezon, ten przybyszowski, ten ulepszony. Myślę, że to właśnie tak mogła wyglądać tego produkcja i myślę, że to może być nawet ten pierwszy przybysz, tylko że trochę więcej pomyślunku ma, bo się chociaż uzbroił chłopak. I może ten przybysz jest nastawiony
totalnie na ekspansję terytorialną, a nie na jakieś tam zwyczajne pogaduszki z nami i starty rakietą. Także się zastanawiam, ile on będzie tę rakietę budował, ponieważ z tego co chyba widzę, to ona będzie znacznie wyższa od tamtej albo masywniejsza. Miejmy przynajmniej taką okazję. No ja się będę na pewno cieszył, nieważne z jakiego obrotu spraw. Muszę przyznać, że no niezwykle się ta fabuła potoczyła i muszę przyznać, że na pewno będę tutaj niezwykle zadowolony z tego, jak rakieta po raz drugi wystartuje. No i mam nadzieję, że moja cała teoria, którą wam dzisiaj przedstawiłem, się jak najbardziej sprawdzi. Także ja tymczasem życzę wam wszystkim miłego dnia. Pamiętajcie o sobie, łapce, a także o kodzie JUT w Fortnite'owym sklepie. Byłbym wam bardzo wdzięczny z całego serduszka, jeżeli to właśnie mój kod wpisalibyście w sklepie. Dzięki wszystkim wspierającym, trzymajcie się i cześć!